Witajcie na stronie kochamzabawki.pl. Dzisiaj chcę Wam pokazać wóz strażacki Playmobil dla dzieci od 4 roku życia. W zestawie znajdziemy czerwoną sylwetkę wozu strażackiego oraz liczne elementy do jego budowy, takie jak dach, opony, osłony na boczne części ciężarówki, ale również strażaka, wąż, gaśnicę, kask oraz różnego rodzaju drobiazgi. Bardzo potrzebna będzie nam instrukcja obsługi, a na sam koniec dodatkowo dołączone naklejki. Nasz strażak również gotowy jest do akcji. Przypomina on trochę ludzika Lego, ale jest od niego nieco większy. Strażak ma na sobie biały kask z ochronną szybką, którą możemy podnosić i opuszczać. Jest ubrany w granatowy strój, który ozdobiony jest na środku, na nogawkach i na rękawach żółtymi i błękitnymi paseczkami. Przy kołnierzyku nosi on pomarańczową narzutkę ochronną. Ma czarny pasek, białe rękawice ochronne i czarne buty. Na pasku widzimy miejsce, w którym możemy umieścić dodatkowe narzędzia. Po złożeniu nasz samochód strażacki nadal jest przede wszystkim w czerwonym kolorze, ale widzimy również białe wykończenia na dole. Zderzaki, błotniki są w kolorze białym. Tak samo dach naszego wozu, na którym możemy zobaczyć niebieskie światełka. Z tyłu są one w kolorze nieco ciemniejszym, granatowym. Na samym szczycie widzimy dodatkowe reflektory, które pomogą naszemu strażakowi dojrzeć niebezpieczeństwo ukryte w mroku lub w cieniu. Z tyłu widzimy drabinę, która na pewno przyda się na niejednej akcji. A po bokach mamy 6 schowków, które zakryte są szarymi klapami. Na górze, oprócz reflektorów, mamy również armatkę wodną, z której nasz strażak może ugasić ogień. Drzwi w kabinie kierowcy nie otwierają się, dlatego żeby umieścić w nim strażaka, musimy podnieść dach. Teraz możemy zobaczyć, jak wygląda ona od środka. Mamy tutaj dwa miejsca, jedno dla kierowcy, gdzie posadzę naszego strażaka, drugie dla pasażera. Widzimy tutaj również dodatkową gaśnicę, czarną kierownicę, a całe wnętrze jest w kolorze szarym. Dodatkową atrakcją jest malutki czarny przycisk umieszczony na dachu. Po jego naciśnięciu reflektory z przodu włączą się. Strażak nigdy nie wie, co będzie mu potrzebne na akcji, dlatego ma specjalne schowki, w których trzyma niezbędne rzeczy. Możemy do nich schować na przykład kanister. Umieszczając je w szufladzie, nie będzie nam on przeszkadzał. Mamy tu również łopatę, szczotkę, dodatkową siekierę, nieco dłuższą od poprzedniej, oraz taki kilof. Z drugiej strony również kryją się bardzo potrzebne rzeczy. Najważniejszy jest przecież wąż strażacki, który jest ładnie nawinięty. Możemy go sobie odwinąć. Mamy tu również dodatkowe zaczepy na takiej lince. Odwijając, słyszymy taki ciekawy dźwięk. Zaczep możemy zamienić. Mamy również nieco grubszy wąż, który możemy podłączyć do hydrantu. Jednak ten należy złożyć, gdyż inaczej nie zmieści nam się do szuflady.
ostatniej szufladzie czeka na nas dodatkowa lina z hakiem, którą możemy podłączyć z przodu. Wyjmujemy zaślepkę i instalujemy naszą linę. Możemy ją wyciągnąć, możemy ją zwinąć. W aucie zostały również pachołki, które również mogą się przydać na akcji. Straż pożarna Playmobil, którą Wam dzisiaj przedstawiłam, spodoba się na pewno każdemu chłopcu i zachwyci niejedną dziewczynkę. Możliwość samodzielnego składania wozu przyniesie nam wiele radości oraz satysfakcji. Dołączone do zestawu akcesoria urozmaicą zabawę. Choć plastik mógłby być nieco lepszej jakości, to mimo wszystko oceniam zabawkę na 5 gwiazdek. A Was zapraszam do oglądania kolejnych recenzji na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!